18 kwietnia 1943 roku Józef Goebbels pisał w swoich dziennikach: zajmuje się prawie przez cały dzień sprawą Katynia. Dostarcza ona nam w tym momencie najbardziej skutecznego materiału propagandowego. O tak, dzisiaj znowu będzie bardzo poważnie, ale jak zawsze, zacznijmy od samego początku. W czerwcu 1941 roku Niemcy rozpoczynają operację Barbarossa. Krótkotrwały sojusz ze Związkiem Radzieckim kończy się otwarciem największego frontu II wojny światowej, ale także najbrutalniejszego. Starcie dwóch totalitaryzmów przyniesie miliony ofiar. Pod koniec lipca tego roku Niemcom, wchodzącym w skład Armii Środek, w wyniku bitwy pod Smoleńskiem udało się opanować okolice wsi Gniezdowo oraz region uroczyska Kozie Góry. Jeśli te nazwy jeszcze nic wam nie mówią, tak naprawdę warto je zapamiętać. Ze stacji kolejowej we wsi Gniezdowo wiosną 1940 roku polscy jeńcy z obozu w Kozielsku byli prowadzeni przez NKWD-zistów na miejsce egzekucji. Teren uroczyska właśnie. Jak podaje Jolanta Adamska w książce Las Katyński w latach 40-43, prawdopodobnie już na początku sierpnia 1941 roku Niemcy mieli przesłuchać rosyjskich jeńców i dowiedzieć się o wydarzeniach z wiosny 1940 roku. Jednocześnie stacjonujący nieopodal niemieccy żołnierze mieli usłyszeć o zbrodniach NKWD od cywilów. Do tego wiosną 1942 roku polscy robotnicy z organizacji Totta natrafili na same zwłoki oficerów. Tym samym krąg wtajemniczonych w prawdziwe losy polskich oficerów stopniowo poszerzał się. Niemcy jeszcze na tym etapie wojny byli jednak zaprzątnięci dwiema głównymi sprawami, a więc przebiegiem operacji Barbarossa oraz mordowaniem ludności cywilnej. W samym Smoleńsku już 5 sierpnia Niemcy założyli getto dla ludności żydowskiej. Zlikwidowane zostało niecały rok później, 15 lipca 1942 roku. Tylko w ten jeden dzień Niemcy zamordowali 2000 osób. Dość powiedzieć, że niektórzy Niemcy w trakcie wojny podejrzewali, że mogiły nieopodal Gniezdowa to pozostałość po działaniach jednostek SS. Warto też pamiętać, że sam Wehrmacht utajniał kwestię licznych zbrodni popełnianych na tyłach frontu. Tym samym bieżące nazistowskie zbrodnie niejako spychały u Niemców na liście priorytetów temat zbrodni popełnionych przez poprzedni reżim na tym terytorium. Bądźmy szczerzy, nieobecność ponad 20 tysięcy polskich jeńców na tym etapie wojny dla Niemców była sprawą po prostu wygodną. Natomiast okazało się, że z czasem obecność zwłok polskich jeńców była dla Niemców sprawą jeszcze wygodniejszą. I tak jak wszystko w czasie II wojny światowej kręci się wokół Stalingradu, tak i sprawa Katynia nabrała tempa właśnie w lutym 1943 roku. Klęska pod Stalingradem otwierała drzwi do nowego, łagodniejszego kursu na okupowanych terytoriach. I nie będziemy teraz wnikać, na ile łagodniejszy oznacza łagodny. Fakty są takie, że Niemcy zaczęli przebierać nogami za nowymi metodami wpływania na podbite narody. I jednym z filarów nowego podejścia było mocniejsze rozgrywanie strachu przed komunizmem. Nie miejmy złudzeń, strachu, który był jak najbardziej racjonalny. Tak na scenę wkracza Ludwik Voss, niemiecki oficer, który w lutym 1943 roku przeprowadził pierwsze oficjalne niemieckie śledztwo w sprawie masowych grobów polskich oficerów. 28 lutego powstał kluczowy raport, który wskazywał na możliwość propagandowego wykorzystania efektów śledztwa. W marcu rozpoczął się proces ekshumacji zwłok, ale jak znowu czytamy w książce Las Katyński, Katyń mógłby nigdy nie zostać zamieniony w broń propagandową, gdyby nie dotarli na teren zbrodni niemieckich korespondentów wojennych. 3 kwietnia na miejsce przyjechał Hans Meyer, dziennikarz i propagandista reżimu III Rzeszy, bliski współpracownik Józefa Goebbelsa. W swoim raporcie pisał: 16 km od Smoleńska znaleziono masowy grób polskich oficerów i żołnierzy, którzy w kwietniu 1940 roku zostali tam rozstrzelani przez Sowietów. Rozkopania zostały zarządzone przez grupę armii, jednakże wszelkie wykorzystanie materiału zostało na rozkaz grupy armii zablokowane. Wydano rozkaz jak najściślejszego zachowania tajemnicy. Znalezisko należałoby jednak, moim zdaniem, w jak najszerszej formie wykorzystać propagandowo. I tak kolejne wydarzenia potoczyły się lawinowo i nas szczególnie interesuje moment, w którym informacje o odnalezionych grobach dotarły na samą górę, do Józefa Goebbelsa. 9 kwietnia 1943 roku w swoich dziennikach pisał: w pobliżu Smoleńska zostały odkryte masowe groby Polaków. Bolszewicy po prostu zastrzelili tam i wrzucili do masowych grobów około 10 tysięcy polskich jeńców. Zarządzam, aby masowe groby polskie odwiedzili neutralni dziennikarze, akredytowani w Berlinie. Polecam też sprowadzić tam polskich intelektualistów. Powinni przekonać się na własne oczy, co ich czeka, jeżeli faktycznie spełni się wielokrotnie przez nich wyrażane życzenie, aby Niemcy zostali pokonani przez bolszewików.
Po kilku dniach gorączkowych przygotowań broń propagandowa Goebbelsa jest gotowa do strzału. 13 kwietnia Radio Berlińskie podaje komunikat o odnalezieniu grobów polskich oficerów. Niemcy zdawali sobie rzecz jasna sprawę, że ich oficjalne komunikaty nie będą w pełni wiarygodne. Dlatego, tak jak wspomniał sam Goebbels, zaangażowano przede wszystkim obcokrajowców, tak aby informacja o grobach polskich oficerów poszła w świat. Niemiecka propaganda chętnie chciała przyjąć rolę zaledwie pośrednika, tak aby o grobach w Katyniu mówili przedstawiciele innych narodów, a najlepiej, gdyby w sprawę zaangażować też samych Polaków. Niemcy słusznie zakładali, że słowa polskich, szwajcarskich, portugalskich, szwedzkich, holenderskich lekarzy i dziennikarzy będą trudniejsze do obalenia niż niemieckich. 14 kwietnia. Odnalezienie zwłok 12 tysięcy polskich oficerów zostaje w możliwie najlepszym stylu włączone do antybolszewickiej propagandy. Raporty, które nadchodzą na ten temat z zagranicy, przejmują zgrozą. Daje wskazówkę, aby ten materiał propagandowy wykorzystać w jak najszerszym zakresie. Będziemy mogli z tego żyć parę tygodni. W każdym razie pojawiła się bardzo dobra okazja, aby w drastyczny sposób przeciwdziałać próbom wybielania bolszewizmu, jakie podejmuje się w Anglii i USA. Podkreślmy tylko jedno, że niemiecka propaganda oparła się na szacunkowej liczbie około 10-12 tysięcy zabitych polskich oficerów, zakładając, że właśnie w Katyniu wymordowano wszystkich zaginionych polskich jeńców z kampanii 1939 roku, a przynajmniej tak sądziliśmy do 2021 roku. Autorka dość świeżej książki Las Katyński w latach 40-43 nie zgadza się z tą wersją wydarzeń i uznaje, że Niemcy po prostu przeszacowali liczbę i wielkość grobów i pomimo tego, że na koniec ekshumacji wydobyto 4242 ciała, tak niemiecka propaganda dalej opierała się na liczbach 10 tysięcy, 12 tysięcy, bo oczywiście na cele propagandowe brzmiało to bardziej dosadnie. Broń została uruchomiona i eksplozja dyplomatyczna, a raczej seria eksplozji, była już tylko kwestią czasu. Już 10 kwietnia Niemcy zwieźli do Smoleńska zagranicznych korespondentów wojennych, Szweda, Szwajcara, Holendra, Serba, Hiszpana, Belga oraz Węgra. Niebawem do Katynia dotarła też polska delegacja, składająca się z 6 osób. Należał do niej m.in. pisarz i publicysta Ferdynand Gettel. Według Niemców wystarczyłoby, aby prawda o mogiłach wyszła na jaw. Dosłownie w tym momencie Niemcy nie mieli nic do ukrycia. Polakom pozwolono obejrzeć zwłoki, miejsce zbrodni, porozmawiać ze świadkami. Był to kluczowy moment, bo eksplozja dyplomatyczna, czy nawet seria eksplozji, byłaby wtedy tylko kwestią czasu. Oto co pisano w gazetach wydawanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Na śladach bolszewickiej zbrodni odkryto masowe groby polskich oficerów. Już przy pierwszych zwłokach, jakie wydobyto, można było mimo silnego rozkładu, ponad wszelką wątpliwość, stwierdzić na podstawie znajdujących się na trupach mundurów, tudzież ze znalezionych w nich dokumentów, listów oraz przedmiotów, iż są to byli jeńcy wojenni, osadzeni w zorganizowanym przez Sowiety obozie oficerskim dla jeńców wojennych w Kozielsku pod Orłem. Ilustrowany Kurier Polski, jak pamiętamy z materiału o rozrywkach Polaków w czasie okupacji, magazyn raczej lifestyle'owy, tym razem miał szokować. Zamiast tradycyjnej wesołej okładki, 18 kwietnia redakcja przygotowała terapię szokową. Na okładkę trafiły zwłoki w stanie rozkładu z napisem "Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich". W przynajmniej początkowo bardzo skutecznej akcji w artykułach mieszano wypowiedzi Polaków oraz zagranicznych dziennikarzy. Warto jeszcze podkreślić, że to Niemcy na potrzeby akcji propagandowej ukuli pojęcie zbrodni katyńskiej. Geograficznie sprawa nie była jasna. Mamy tam uroczysko Kozie Góry, miejsce właściwej zbrodni, niedaleko lasu wspomnianą wieś Gniezdowo, ale tam znajdowały się wykopaliska archeologiczne tzw. gniezdowskiego grobowca. Dla prostoty komunikatu Niemcy zdecydowali się wybrać Katyń, tym samym na różnych poziomach zbrodnia katyńska została faktycznie przekuta w broń propagandową. W pewnym sensie do dzisiaj korzystamy z tego niemieckiego skrótu myślowego. Późniejsze wydania prasy gadzinowej, np. z maja 1943 roku, już jawnie mówią o Katyniu i tak też o sprawie pisał Goebbels w swoich dziennikach. Oto co znalazłem w Gońcu Krakowskim z końca maja 1943 roku. Szwedzi i Portugalczycy umogił polskich męczenników w Katyniu. Nie trzeba dodawać, że dziennikarze zagraniczni byli do głębi wstrząśnięci widokiem tysięcy zwłok oficerów Armii Polskiej. Dziennikarze portugalscy oświadczyli, że po wojnie domowej w Hiszpanii widzieli również wiele zwłok potwornie pomordowanych przez czekistów obywateli tego kraju. Szef ekipy szwedzkiej, redaktor Sven Olaf Lindström, ma w świeżej pamięci bestialstwa bolszewickie, bowiem jako ochotnik brał udział w zimowej kampanii fińsko-sowieckiej.
sowieckiej. Otwarte mogiły polskich oficerów w Katyniu nie były dla redaktora Lindströma niespodzianką. Gdy bowiem do jego ojczyzny nadeszły pierwsze wieści o odkryciu zbiorowych grobów pod Smoleńskiem, był on przekonany, że w informacjach nie ma ani krzty przesady, bowiem gdzie bolszewizm postawi swą wrażą stopę, tam leje się morze niewinnej krwi. Tak, dobrze zauważyliście, w prasie gadzinowej polskich oficerów zamordowanych w Katyniu nazywano męczennikami. W kolejnych numerach podawano kolejne nazwiska zidentyfikowanych ofiar pod tekstem „Zginęli męczeńską śmiercią od wrażej kuli bolszewickiej”. Nie miejmy tylko złudzeń co do tego, czy Niemcom i Goebbelsowi naprawdę było przykro z powodu śmierci polskich żołnierzy. Ponieważ te 10-12 tysięcy polskich ofiar już straciło swoje życie, być może nie bez własnej winy, jako że byli oni właściwymi podżegaczami do wojny, powinno teraz posłużyć także do tego, aby otworzyć oczy na bolszewizm narodom Europy. Ciężko powiedzieć, czy na tym etapie wojny akcja Goebbelsa faktycznie przyniosła ten konkretny cel, natomiast na inne efekty niemieckiej akcji nie trzeba było długo czekać. 17 kwietnia. Pod naciskiem naszej kolosalnie zintensyfikowanej propagandy strona wroga uznała za stosowne przerwać milczenie. Sowieci wydają za pośrednictwem TASS oświadczenie, które stanowi szczyt krętactwa. Wyjaśniają, że chodzi o polskich oficerów, którzy wprawdzie byli w radzieckiej niewoli, ale po naszym wkroczeniu na terytorium Związku Radzieckiego dostali się w nasze ręce. Chodzi tu o najmarniejsze wymówki, które rozpoznają nawet najdurniejsze osoby. Ale właściwa akcja nie toczyła się na razie w Moskwie, tylko w Londynie. I to w Londynie polski rząd na uchodźstwie 17 kwietnia ogłosił, że skieruje sprawę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. A tak się składa, że również Niemcy naciskali na Polski Czerwony Krzyż i na Międzynarodowy Czerwony Krzyż, aby zainteresowały się sprawą. W tym dziwnym momencie okazało się, że zarówno polski rząd na uchodźstwie, jak i Niemcy mają jakiś wspólny interes. Ścieżki oczywiście podążały równolegle, ale brutalnie sprawę przedstawił Goebbels. Rozwój sprawy Katynia jest dla mnie źródłem nadzwyczajnej satysfakcji. Również Führer jest z tego zadowolony. Wygląda na to, że polski rząd emigracyjny chce tę sprawę po to wykorzystać, aby zdemaskować Sowietów nie tylko z powodów związanych z moralnością polityczną, lecz również ze względu na cele polityczne. Jakie motywy powodują przy tym Polakami, jest mi obojętne. Najważniejsze, że są one w danym momencie przydatne do naszych celów i zrobię z nich najlepszy możliwy użytek. Aż mrozi krew w żyłach. W tych kilku zdaniach mamy unikatowy wgląd w prawdziwą duszę Goebbelsa, człowieka niezwykle cynicznego, ale też niezwykle inteligentnego. I niestety kolejne dni i tygodnie miały przynieść Goebbelsowi kolejne, jeszcze większe satysfakcje. Polski rząd emigracyjny stawia żądanie włączenia do śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. To jest nam całkowicie na rękę. Natychmiast nawiązuje kontakt z Führerem, który daje mi zezwolenie na wysłanie przez nas telegramu do NCK z prośbą o możliwie jak najszersze współdziałanie przy identyfikacji zwłok. I nieco później. Interesujące, że polski rząd emigracyjny w Londynie podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Chodzi mu prawdopodobnie nie tylko o 12 tysięcy zamordowanych oficerów, lecz także o to, aby postawić trochę ostrzej kwestię sporu ze Związkiem Radzieckim, o rzekomo ich późniejsze granice wschodnie. A tak się składa, że dzień przed napisaniem tego wpisu polska komisja już zaczęła badać groby w Katyniu. Znajdą się tam polscy lekarze z Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast na tym etapie jeszcze Międzynarodowy Czerwony Krzyż starał się wykręcić z całej sprawy. 21 kwietnia. Czerwony Krzyż stoi przed okropnym z jego punktu widzenia dylematem. Naturalnie najchętniej chciałby się uchylić od wysyłania komisji do Katynia. Po tym jednak, jak zaproszenie dla Czerwonego Krzyża napłynęło również od polskiego rządu emigracyjnego i dowiedział się o tym cały świat, to teraz tym kantonalnym dyplomatom nie jest łatwo wyłgać się ze sprawy. Sprawy nabrały bardzo poważnego tempa i rozpędzona została machina, która ostatecznie doprowadzi do jednego z największych kryzysów wewnątrz sojuszu antyhitlerowskiego. Kiedy Goebbels zacierał ręce, tak w tej sytuacji nikt nie wiedział, jak się prawidłowo zachować. Goebbels wygrywał na każdym propagandowym froncie. Jakakolwiek decyzja Wielkiej Brytanii by nie była, tak uderzałaby ona w jakimś stopniu w antyhitlerowski sojusz. Dzięki książce Katyn, British Reactions to the Katyn Massacre mamy wgląd w tajne do czasu dokumenty kursujące na najwyższych poziomach władzy Wielkiej Brytanii. Archibald Clark Kerr, ambasador brytyjski w Moskwie w latach 42-46, w tajnej depeszy już 20 kwietnia oddawał sedno problemu. Podkreślał, że nie bez powodu Polacy wierzą w wersję Niemców i że agresywna reakcja Rosjan na zarzuty wskazuje na jakieś ukryte poczucie winy, ale co w tym wszystkim najgorsze, przestrzegał właśnie przed badaniem głębiej sprawy przez niezależne komisje, bo jeszcze potwierdziłyby winę Sowietów i doprowadziłoby to do dyplomatycznej katastrofy.
Ani Churchillowi, ani Edenowi, czyli ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, nie udało się przekonać Sikorskiego do odpuszczenia nacisków na międzynarodowe organizacje. Właśnie szczególnie kłopotliwe wydawało się Anglikom oddanie sprawy instytucji zewnętrznej. Nie miejmy złudzeń, te obawy były w pewnym sensie uzasadnione. Kiedy Związek Radziecki oskarżał Polskę o profaszystowskie sympatie, Niemcy szli nagle na rękę polskim żądaniom. Przekazywanie prawdy, tyle że pod niemieckimi skrzydłami, oczywiście musiało w środku wojny budzić skrajne emocje. 19 kwietnia wybuchło powstanie w getcie warszawskim, krwawo tłumione przez siły niemieckie. Można zrozumieć pewien opór mediów anglojęzycznych przed jakimkolwiek graniem do tej samej bramki, co III Rzesza. Pamiętajmy, mówimy tu nie tyle o faktach, ale o emocjach w środku bardzo brutalnej wojny. 25 kwietnia ostatecznie Mołotow zerwał stosunki dyplomatyczne między Związkiem Radzieckim i polskim rządem. Argumentem była przede wszystkim domniemana współpraca Polaków z Hitlerem. W przeciągu niecałych 2 tygodni akcja propagandowa przyniosła efekt. Anglojęzyczne gazety obrały głównie linię prezentowaną przez Antoniego Edena, który 4 maja sprowadzał sprawę do cynicznej zagrywki niemieckiej propagandy. Daily Mirror, bodajże najbardziej poczytny dziennik Wielkiej Brytanii w latach 40., 27 kwietnia napisał: powodzenie intrygi Goebbelsa. W artykuliku opublikowana została też nota przekazana Polakom przez Mołotowa z zarzutami wobec polskiego rządu, że przyjął on niemieckie oszczerstwa i nie zrobił nic, by przeciwstawić się niemieckiej propagandzie. New York Times w tym samym dniu podsumowywał: nie ma wątpliwości, że zarówno rosyjski, jak i polski rząd wpadły w pułapkę zastawioną przez nazistów. Pułapka to ciekawe słowo w tym kontekście, dlatego że Amerykanie pewnie myślą o innym typie pułapki niż Polacy. W prawdziwej pułapce nie znalazł się ani Związek Radziecki, ani nawet Sojusz Związku Radzieckiego i Aliantów Zachodnich. W pułapce znalazła się Polska, a w przyszłości także kolejne kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Już we wrześniu 1943 roku okolice Smoleńska znowu trafią w ręce Armii Czerwonej i komuniści natychmiast przystąpili do budowania własnej narracji wokół Katynia. Między innymi przeprowadzili własne badania, przeprowadzili własne badania, które oczywiście wskazywały na winę Niemców. Kompletnie rozbieżne raporty niemieckie i radzieckie oczywiście były bardzo wygodne, szczególnie dla strony brytyjskiej, która postanowiła przyjąć te radzieckie za prawdziwe. I to pomimo na przykład doniesień Sir Owena O'Malley'a, który w maju i czerwcu był niemal pewien, że zbrodnie musieli popełnić NKWD-ści. Churchill na te doniesienia miał odpowiedzieć: to nie jest jedna z tych spraw, w których absolutna pewność jest pilna lub niezbędna. Brytyjczykom długie lata zajmie przełknięcie gorzkiej piguły, że w czasie wojny naciskali na swoich polskich sojuszników, aby ci nie chcieli dobiegać prawdy i że rząd wygaszał wewnętrzne głosy sprzeciwu i jawnie ignorował raporty wskazujące na winę Sowietów. Ostatecznie, jeśli mielibyśmy wskazać zwycięzcę w tej dyplomatycznej wojnie, tak nawet nie byłby tym zwycięzcą Goebbels, tylko Stalin. Otóż Stalin wykorzystał broń Goebbelsa i obrócił ją przeciw samym ofiarom. Stalinowska propaganda rozpoczęła przygotowania do przejęcia Polski. W przerażającym zwrocie akcji sprawa Katynia i oskarżeń wobec Związku Radzieckiego miała być dowodem faszystowskich inklinacji polskiego rządu na uchodźstwie oraz polskiego państwa podziemnego. Tym samym przetarty zostanie szlak do przedstawienia AK jako organizacji faszyzującej oraz do utworzenia alternatywnego rządu. Na sam koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, że Goebbels w swoich dziennikach bardzo trafnie potrafił określić przyszłość stosunków polsko-radzieckich. 16 sierpnia 1944 roku tak ocenił sytuację w Warszawie. Ruch podziemny poniósł ogromne straty i można go uważać za całkowicie wyeliminowany. Nawet jeśli tu i ówdzie stawia się na ulicach Warszawy silny opór, to nie ma to już większego znaczenia. Tym samym polscy emigranci w Londynie utracili swoje jedyne oparcie w polskiej stolicy, a Stalin w najtańszy sposób skatynizował polską arystokrację i obóz narodowo-polski. I taki był chyba cel tego przedsięwzięcia. Tak Goebbels użył w tym kontekście wyrażenia skatynizował. Tym samym Goebbels pozostaje niezwykłym świadkiem polskiej tragedii, choć z perspektywy kata tak jego spostrzeżenia są bolesne i nieraz bardzo celne. Warto jednak pamiętać, że Goebbels przyłożył wielką wagę do tej zbrodni i wyciągnął ją w prawdopodobnie najgorszym dla Polaków momencie. Doprowadził do poważnego kryzysu wśród sojuszników. Efekt działania Katynia jako broni propagandowej trzeba ocenić jednak na kilku płaszczyznach i sam Goebbels później przyznawał, że nie udało mu się w pełni wykorzystać potencjału obrócenia Polaków przeciwko komunistom. W generalnym gubernatorstwie wrażenie związane z Katyniem nie okazało się niestety bardzo trwałe. Najwidoczniej zawiodła tam całkowicie nasza propaganda. To polski ruch oporu doprowadził do tego, że sprawa ta, choć dotyka Polactwa najgłębiej i w sposób upokarzający, w końcu kieruje się przeciwko nam. Oczywiście do głowy przychodzi też pytanie, co gdyby Niemcy przespali tę okazję, co jeśli niemieckie dowództwo
zignorowałoby faktycznie mogiły polskich żołnierzy? Czy nieświadomość losu polskich jeńców jakkolwiek wpłynęłaby na losy polskiego państwa podziemnego i polskiego rządu na uchodźstwie? Czy polski ruch oporu byłby bardziej skłonny, czy mniej skłonny do wielkiego wysiłku w postaci narodowego symbolu, jakim było Powstanie Warszawskie? Na ile całkowicie zrozumiała desperacja Polaków została idealnie rozegrana przez Goebbelsa, jak i przez Stalina? Nie ma na to jasnej odpowiedzi. Jasne jest tylko to, że Goebbels działaniami propagandowymi uderzył mocniej w antyhitlerowski sojusz niż niemieckie superbronie. Pamiętajmy jednak, że ostatecznie sojusz nie osłabł. Współpraca anglosasów ze Związkiem Radzieckim postępowała dalej, a w wyniku ujawnienia zbrodni katyńskiej oberwali najmocniej Polacy. Kończmy ten mroczny, chociaż bardzo ważny moim zdaniem materiał, ale jednak jest chyba zbyt mroczny jak na te mroczne czasy.